Dzień dobry, witam serdecznie. Głuchowski z tej strony, Akademia Hipertrofii. I w sumie powitać Was mogę pierwszy raz na vlogu, bo ja w życiu czegoś takiego nie nagrywałem. Wiem, że cały świat kocha vlogi, podcasty, ale ja jakoś nigdy się nie zabrałem za to. I wyszła sytuacja, że stwierdziliśmy, iż nagrywamy. Nagrywamy vlog, który będzie wejściem do czegoś, co można nazwać królewskim projektem. I nie ze względu na to, że idziemy tu w jakąś feudalną hierarchię, tylko dlatego, że ze mną, no i z Wami w sumie, Mariusz Król. Witam serdecznie. Król, nie chodzi o to, że rządzi tam jakimś państwem, tylko no, tak się nazywa, nie? Tak go rodzice nazywali, nie, tak się odziedziczyłeś. Dobra, nieistotne. Królewski projekt, projekt taki, że z Mariusza zrobimy iście niesamowitą bestię. Znaczy ogólnie ciekawostką jest to, że ten człowiek był kiedyś zajebiście duży, zajebiście silny, i z tego zostało, że jest. Tak, i może ja teraz coś dodam tutaj od siebie. Jeżeli chodzi o ten projekt, to chcielibyśmy Wam pokazać moją drogę powrotu do formy. Jak zobaczycie na załączonym nagraniu, no ta forma obecnie jest w dosyć opłakanym stanie. Z króla stał się zwykłym waletem. Z króla stałem się zwykłym mieszczaninem, można tak powiedzieć. Forma poszła w las. Ten projekt jest też dla mnie czymś w rodzaju takiej motywacji, no bo dzięki temu, że systematycznie będziemy go prowadzić, no to dla mnie też to będzie zachęta i motywacja do tego, żeby to robić i stawać się coraz lepszym. Także zamysł tego projektu jest taki, że wracam do formy, odbudowywuję swoje ciało, kondycję, no i to będziemy starać się Wam pokazać na przestrzeni czasu. Dokładnie, słuchajcie, stwierdziliśmy sobie z Mariuszem, siedząc przy alkoholu, że dobrym rozwiązaniem będzie więcej nie pić tego alkoholu i iść na trening. Zasadniczo ja nie jestem w jakiejś specjalnej formie, jest mi jakaś połowa tego, co była, a Mariusza to jest dosłownie 1/3 w porównaniu do tego, co było kiedyś w prime, jak był naprawdę, było z niego kawał dużego człowieka. Nie? Teraz jest kawał ciastka z kremem. I stwierdziliśmy, że warto byłoby zrobić taką w końcu metamorfozę. Ja kiedyś w ogóle próbowałem robić takie metamorfozy, to jeszcze lata temu, z dwoma albo trzema podopiecznymi próbowałem. Niestety w trakcie z wiadomych przyczyn losowych, niestety, wykruszyli się, więc nie udało mi się nigdy takiej, nazwijmy to, medialnej metamorfozy doprowadzić do końca. Po prostu nie trafiliśmy się w osobę. No i stwierdziłem, że dobra, ostatni raz, niby do 3 razy sztuka, teraz zrobimy do 4. Zrobimy taką, spróbujemy i mam nadzieję, że nam to się uda. Nie uda się nam, jeśli będą jakieś losowe sytuacje, żeby pokazać od wejścia do zakończenia takiej naprawdę legitnej metamorfozy. Tym bardziej, po co chcemy to pokazać? No, znaczy zasadniczo, chcemy to zrobić dla siebie, bo ja mam taki pomysł, żeby podłączyć się do tego projektu, no bo też mój wygląd pozostawia wiele do życzenia, ale ostatnio na siłowni byłem ponad miesiąc temu, a ilość kalorii, jakie spożywam, no, zakrawa o pewien żart. Moja córka 5-letnia czasem więcej je, także no... Biorąc pod uwagę, że przed chwilą zjadł 0,5 kg mięsa i kilogram ziemniaków, to faktycznie wygląda mizernie. Tak, najprawdopodobniej do jutrzejszego popołudnia więcej nie zjem, więc no... Tyle w temacie. Natomiast chcemy też wprowadzić taki element edukacyjny, tak? Robimy to nie bez przyczyny pod szyldem Akademii, ładnie, brandowanie. Ogólnie koszulki dostępne na www.akademiahipertrofii.pl. Od razu zaznaczam, że będą większe rozmiary, bo ten już na mnie jest dosyć mały, a jeszcze nie zacząłem ćwiczyć, więc Paweł XXL. Tak. Yeah. Wracając do tematu, pod logiem Akademii, dlatego że chcemy wprowadzić też element edukacyjny. Dużo mówi się obecnie o tym, jak konstruować plany treningowe, jak trenować, co jest optymalne, co jest nieoptymalne. Ogólnie w tym temacie jest jedna wielka ogólnoświatowa afera. Moja jest tylko racja, bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza! To jest dobre, to jest złe, trenuj tak, trenuj inaczej. No i ilość osób, które przekrzykują się w teorii, jest co najmniej hurtowa. Natomiast
śmiem twierdzić, że jest jedno potwierdzenie. Na końcu zawsze są efekty. I tam, gdzie są te efekty, wiadomo, że te działania mogą mieć większy lub mniejszy sens. Celowo mówię, że większy lub mniejszy, bo jeśli mówimy tutaj o osobie uwarunkowanej genetycznie, jeśli mówimy o osobie, która gdzieś tam bardzo mocno fokusuje się na celu, to nawet kiepskimi metodami efekty można zrobić, ale pytanie, czy przynoszą one też skutki negatywne, jak na przykład popsucie zdrowia, jakieś, nazwijmy to, patologie czy tragedie zdrowotne z tym idące, a myślę, że każdy takich przypadków zna masę. Natomiast my chcemy pokazać właśnie, jak można dojść z punktu, nazwę to punktem zero, nie obrazisz się. No, myślę, że nawet jakby była skala minusowa, to bym się w niej postawił. Przyjmijmy, że blisko zera. A nie, no tak nie jest, że nogi kawałek jeszcze masz i bicepsy. Trochę czwórki jest, ale dwójki nie ma. Okej, to na minusie. Więc w tej sytuacji chcemy pokazać od początku do końca, jak stworzyć ten progres, jakie założenia były wykorzystane i też nie na zasadzie takiego ślepego zapatrzenia się, tylko po prostu regularnych dyskusji na ten temat, takiego case study, gdzie jest problem, jego rozwiązanie, bo na końcu są efekty i właśnie chcemy pokazać, że nie tylko pierdolimy o tych efektach, ale je robimy. Tak, też myślę, że istotnym dodatkiem w tym całym procesie będzie informacja, że poza tym, że nie trenowałem przez 4 lata, to też na przestrzeni tych lat nabyłem kilka kontuzji, które mogą w pewien sposób ograniczać, powiedzmy, wymiar treningu, który obecnie będę przeprowadzał. Natomiast właśnie też z racji tego projektu i z racji tego, że ma być tam wątek edukacyjny, będziemy się starali na takim case'ie, czyli na moim, pokazywać, jak sobie radzimy z kontuzjami, z problemami, no i ze wszystkim, co nas po drodze spotka. Mogę powiedzieć na pewno, że 4 lata temu miałem obustronnie nadrwaną klatkę piersiową, mam chondromolację rzepki drugiego stopnia, mam też zwapnienia na łokciach, także jest trochę tych przypadłości, nieco więcej będziemy o nich mówić w kolejnych odcinkach, no i też będziemy pokazywać, czy mają faktycznie wpływ na to, co obecnie robimy. Mamy nadzieję, że projekt Wam przypadnie do gustu. Też liczymy na jakieś Wasze sugestie po obejrzeniu tego, na to, co byście chcieli zobaczyć, jakich informacji byście tutaj oczekiwali. No i projekt jest mierzony w skali roku, także zobaczymy, co przez ten rok uda się ulepić. Na pewno to nie będzie trwało miesiąc, także wiele przed nami. Jasne. Natomiast na bieżąco będziemy pokazywali efekty i co? Lecimy dalej do roboty, nie? Pokażmy więcej. Słuchajcie, przejdźmy do konkretów, bo siedzieć i gadać na skrzyniach to można, ale tu znowu opieramy się tylko na teorii, a nie o teorię, tu chodzi tylko o praktykę. Ale zanim przejdziemy na te stanowiska, tudzież lineczki, które tak lubimy, przynajmniej ja lubię, ale tu ich nie ma, to trzeba stworzyć jakiś zarys, plan działania. No i teraz bardzo ciekawa kwestia i myślę, że to jest ten element edukacyjny, który będziemy chcieli przemycić. Jak podejść do osobnika, no bo tutaj Mariusz po 4 latach można powiedzieć, że no osobą początkującą nie jest, no nie jesteś, ale tak naprawdę jesteś zagrzybiały, jeśli chodzi o technikę pracy, bo wiesz, jak wyciskać, wiesz, jak trenować, ale jeśli tego nie robiło się na odpowiednich ciężarach przez długi okres, to tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia, może nie do poziomu nowicjusza, ale do poziomu początkującego. Tak. Początkujący z plusem, ja bym powiedział. Ja myślę, że jestem na tyle zardzewiały, że samo odnowienie i wykonywanie jakichś podstawowych wzorców, powiedzmy ruchowych, może być dla mnie wyzwaniem z tego tytułu, że mój układ nerwowy w ogóle tego nie pamięta. Ja przez 4 lata naprawdę nie odtwarzałem nic poza lokomocją i to też w małym wymiarze, bo 10 tysięcy kroków to wpadało rzadko kiedy. Mam auto do sprzedania, chciałbym robić więcej kroczków. Jeżeli są chętni, zapraszam na DM. Phaeton 2006 rok, full opcja. Fajny, zadbany, ładny. Tak, ładny, zadbany. Także myślę, że na początku samo odnowienie tych wzorców i samo jakby nauczenie się ich dosłownie, bo ja tego nie odtwarzałem, będzie wyzwaniem, a dopiero później będziemy myśleć o tym, jakich faktycznie wzorców używać. Najpierw musimy się rozruszać. Dobra, ja już tutaj sobie wynotuję pewne informacje. Tak, ja jako ciekawostkę mogę Wam jedynie dodać, że ostatnio próbowałem z siebie dać nieco więcej. Chciałem przed rozpoczęciem treningu tą aktywność nieco wzmożyć, przez co zacząłem właśnie robić owe kroczki i nawet zrobienie 10 tysięcy kroczków było dla mnie wyzwaniem. Też podjąłem próbę wykonania serii uginań na dwójki i po 3 seriach dosłownie cały się telepałem, jakbym miał delirę. No to świadczy tylko o tym, że moje ciało jest naprawdę odzwyczajone od ruchu i będzie trzeba na nowo się do tego wszystkiego przyzwyczaić. Dobra, ja tu sobie jeszcze notuję w międzyczasie, żebyście widzieli, że to jest na żywo robione, a nie przygotowane.
Tak, Paweł tu wypisuje na tablicy elementy ze swojej koncepcji hipertroficznej. Wiesz co, będziemy potrzebowali nowego markera. Jako że projekt jest mocno dofinansowany, to mamy nowy zestaw markerów. Tak, jeden bez zakrętki, bo jednak tak mocno nie jest. Dobra, słuchajcie, mamy to. I teraz zastosuję tutaj podejście do planu treningowego, do tworzenia planu treningowego, takie jakie ja uznaję i takie, którym się kieruję w swojej pracy w oparciu o model koncepcji hipertroficznej. Dlatego wypisałem tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, wolę policzyć dla pewności, 14 partii, ale nie tylko partii, bo jak widzicie barki są podzielone na 3 obszary, 14 lubię nazywać obszarami mięśniowymi, które ja, chciałem powiedzieć uznaję, ale nie jest do końca dobre słowo, na które dzielę trening w ujęciu oczywiście treningu sylwetkowego, bo to należy wspomnieć. Tu akurat jesteśmy na siłowni, na której głównie powerlifterzy trenują, tak. Więc no, na pewno takie podejście by chłopaki zanegowali, no ale to jest to inny sport, więc są inne potrzeby, tak? Tak. Więc każdy sport rządzi się, każde podejście rządzi się swoimi prawami i warto to zauważyć. W sumie zostawimy to i na tablicy, ciekawe co będą mówić po weekendzie. Tak, swoją drogą pozdrawiamy chłopaków i całą siłownię ze Strange Coach. Do wszystkich całuski, nie spinajcie łopatek, pamiętajcie, to jest najważniejsze w benchu. Ale zło. I teraz, do czego dążymy? Dlaczego te właśnie partie, 14 obszarów mięśniowych wyszczególniłem? Ponieważ są one na tyle specyficzne w swoim ruchu, w swojej całej mechanice ruchu, że warto byłoby na nich w głównej mierze skupić się i im dedykować odpowiednią objętość, która ma dalej spowodować ich rozwój hipertroficzny, czyli to, co my będziemy oceniali jako miara efektu, ale nie tylko, bo później jeszcze powiemy o tym drugim elemencie, czyli pracy kondycyjnej, pracy takiej rehabilitacyjnej, takim prehabie, a także zadbaniu o po prostu ogólną sprawność. I to warto zauważyć. Trening stricte hipertroficzny nie jest, znaczy inaczej, może być celem samym w sobie, a może być drogą do celu. Jeśli mamy zbudować po prostu dużego dzika albo dużego króla, to potężnego, o kurwa, potężnego. Króla dzików. Króla, takiego Chingis Khana, nie? Czyli potężnego króla, no to oczywiście wtedy to, co robimy tu i jak rozwijamy poszczególne partie, będzie kluczowe. Ale też, by było jasne, bo w internecie krąży wiele niedopowiedzeń i to jest dobry moment, żeby o nich powiedzieć. Sam pracując z podopiecznymi, Mariusz pracuje z podopiecznymi, Mariusz robi to więcej face to face, ja głównie online'owo, to dbamy o to, żeby ludzie byli duzi, żeby ludzie byli możliwie jak najbardziej przy tym silni. Oczywiście nie pod kątem dwuboju, trójboju, tylko po prostu, żeby te mięśnie, które budujemy, mogły wydołać maksimum siły mięśniowej, wygenerować dużo siły, no bo co nam z tego, że ktoś będzie po prostu dużym, dojebanym dzikiem, a tej siły nie będzie miał. Jest to dla mnie co najmniej śmieszne, dlatego dla nas rozwój siłowy jest niezwykle ważny, ale przy tym też warto zadbać, żeby człowiek był po prostu sprawny. Ja o tym bardzo często mówię odnośnie pracy w pełnych zakresach ruchu, ale dzisiaj o tym nie będziemy mówić, żeby nie robić tutaj miszmaszu. Natomiast podsumowując, to będzie rozwój, tego będzie celem nadrzędnym, ale ten cel nadrzędny praktycznie będzie szedł w parze z tym, żeby nie być dużym, wielkim, słabym kołkiem, który się nie umie podrapać po plecach, a przy mocniejszym ruchu dzieje się kuku. I przy okazji, jak wiecie, że były kontuzje, bo u ciebie była klatka, bary, nie? Tak. Z kolanem masz problemy, tak. To przy tym ten rodzaj treningu, rozbudowa mięśni ma wzmocnić go i każdego, tak? Więc żeby było jasne. Bycie dużym może być celem samym w sobie i to jest zajebisty cel. Jeśli ktoś mówi, że bycie dużym nie ma sensu, to po prostu chyba nigdy nie rozumie, co znaczy mieć więcej w łapie. I to tak. Jest kwestia indywidualna, ale przy tym dbamy o to, żeby być ruchliwym, sprawnym, ruchomym i nie narażonym na kontuzję. I uwierzcie mi, koncepcja hipertroficzna i w ogóle podejście sylwetkowe, dobrze zaplanowane, może do tego doprowadzić i to wspomóc. Akurat na konferencji ostatnio mówiłem, miałem okazję z Szymonem Mosznym właśnie mieć debatę na ten temat, gdzie wspólnie jeszcze nawet dr Biernat był i doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę trening hipertroficzny może być elementem treningu medycznego, wręcz powinien być, bo robienie tylko sprawności albo uruchamianie poszczególnych obszarów bez wzmocnienia ich, to jest droga do tego, że za chwilę znowu się zobaczymy na kozetce, nie, kozetce, stole, kozetka jest u psychologa, tak?
to psychiatry. I tu chyba jest taka chyba zetka, tak. Nie? Po prostu na miejscu, gdzie składają cię do kupy. U tak, chirurga. Dokładnie. Także ogólnie trening nie będzie typowo specyficznie hipertroficzny, nie będziemy robić tylko czegoś w zakresie hipertrofii, ale też będziemy robić rzeczy dla hipertrofii niespecyficzne, o których wspominał Paweł i mam nadzieję, że doda to no, takiej różnorodności temu, żeby nie było to takie monotematyczne, właśnie jak Paweł wspomniał. Nie? Tak, ale te rzeczy też będą dodawały swoją cegiełkę do hipertrofii, a dalej wzmocnienie tych elementów dookoła, jak siły, wytrzymałości, kondycji. Wydolnością, no nie będę się, ja skupiał się na tym, nie znam, ale to po prostu będziemy też się tym zajmować. Ty masz tutaj większe doświadczenie, nie mam, tak. Bo ja się tym po prostu nie zajmuję, więc tutaj masz dużo większe. Jak ogólnej sprawności będzie też pomagało nam lepiej wykorzystać benefity hipertroficzne, więc nie traktujmy tego jako w ogóle oddzielny rejon, to wszystko się zazębia. Jeśli umiemy to ładnie zazębić, no to wszystko jest po prostu picobello. Dobra, ja już się pomądrzyłem trochę, jak ja bym to widział, ale tak naprawdę ja tu nie jestem też osobą jedyną decyzyjną, bo Mariusz ma ogromne doświadczenie, wie jak to planować, jak dojść do formy, której ja w życiu nie miałem. No. Dziękuję. Kurwa, nawet się nie zbliżyłem do niej. Chociaż tych medali się poprzywoziło z zawodów krzaków. No ale też inny parametr człowieka. Spójrzcie na Pawła wzrostowo, stąd większa waga u mnie na pewno i gabaret. Więc to ja tutaj przedstawię swój pomysł, nieco o nim opowiedziałem, jak ja to planuję, jak ja to mówię, czyli o mojej koncepcji hipertroficznej, no ale to tak naprawdę niech Mariusz powie, jak on widzi swój trening i zaraz złączymy to. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, jak ja widzę trening, to w momencie, kiedy o tym rozmyślałem, to do głowy przyszedł mi system, którym trenowałem przed przerwą, czyli przed 4 laty. Bardzo dobrze wspominam system push-pull-legs, taki zamykający się w mikrocyklu ośmiodniowym, czyli 3 dni przerwy na dzień przerwy i znowu powtórka, 3 dni treningu, dzień przerwy. Natomiast tak jak wspominałem na początku, jestem po kilku kontuzjach, nie miałem jeszcze okazji tak naprawdę z tymi kontuzjami trenować w taki powiedzmy nieco bardziej zaawansowany sposób. Zwykle było to coś rzędu 2 treningów i przerwa na pół roku, także dość długie deloady. Paweł mi wtedy nie doradzał, więc no wychodziło jak wychodziło. Ja mogę kawał powiedzieć. Dawaj. Jak długie powinny być przerwy od treningów? Zależy czy trening był ciężki czy nie. Od 3 do 6 miesięcy. Kurwa, to było głupie. Tak jak mówię, u mnie ta przerwa była długa, w trakcie tej przerwy też kilka incydentów takich było, o których wspominałem, naderwana klatka, chondromolacja rzepki, jakieś zwapnione łokcie, zapalenie ścięgna głowy długiej bicepsa. I pomimo tego, że coś w tej chwili mogę sobie pomyśleć, to docelowo nie wiem, czy będę w stanie to wykonywać. System, o jakim wam powiedziałem, to jest coś, czym chciałbym trenować, ale jeżeli w praktyce i w trakcie jego realizacji się okaże, że powiedzmy jego założenia niekoniecznie wpasowywują się w to, co obecnie mogę robić z tymi kontuzjami, no to tak jak powiedział Paweł, będziemy to zmieniać i na bieżąco aktualizować, dlatego na ten moment jeszcze nie podajemy żadnego sztywnego planu, względem którego będę pracował, bo ten plan będzie powstawał na bieżąco, o czym też was będziemy informować. Dobra, ja bym zaczął tego od takiego srogiego jebać znane systemy treningowe, ponieważ nie lubię, tak? Ale oczywiście to jest moje podejście i nie trzeba się ze mną zgadzać, ale warto byłoby. Natomiast jak wiecie, ja nie korzystam z systemu i na przykład to, co ja bym zaproponował, oparłoby się totalnie na takim miszmaszu treningowym, gdzie ja patrzę na skalę przetrenowania danych rejonów mięśniowych, danych mięśni, w skali tygodnia, w skali tego mikrocyklu tygodniowego i nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest push, czy to jest pull, czy to jest leg, to jest po prostu przetrenowana partia danego dnia. Powiem więcej, ja nawet skłaniam się ku temu, nie wiem jak ty się Mariusz odnosisz, że ja nawet wręcz bym powiedział, że jestem trochę przeciwnikiem push, pull, legs, no ale tu tak naprawdę to, że gdzieś tam mam inne zdanie, to prawdopodobnie możemy się dogadać mimo wszystko. Właśnie bardzo dobrze, słuchajcie, że tutaj będzie różnica zdań, bo my przy tej różnicy zdań będziemy dyskutować i wy z tego będziecie w stanie coś dla siebie wynieść. Jakbyśmy się zgadzali, byłoby za pięknie. Tak, byłoby zbyt fajnie, a tak, nie wiem, może dojdzie, pierdalamy się, nie, on jest większy, to nie. Cofam słowa. Więc dlaczego ja nie lubię tego systemu? Z uwagi na to, że przy ruchach, czy to przyciągających, czy to ruchach pchających,
bardzo często jest nakładający na siebie angaż mięśni, co powoduje, że głównie jesteśmy w stanie ocenić te pierwsze partie przetrenowane z taką dokładną, w miarę dokładną objętością. I dalej, jeśli mamy limitery wynikające z którychkolwiek partii, one mogą rzutować na inne. I tak naprawdę w każdym dniu treningowym to może się wydarzyć, bo przy ruchach na przykład pchających mamy angaż i przodu na ramiennego, i klatki trójgłowy, które można powiedzieć pracują niemalże w złożonych ćwiczeniach zawsze. Podobnie w ruchach przyciągających będziemy mieli tył na ramiennego, czworoboczne, dalej będziemy mieli najszerszy łącznie z bicepsem, tudzież innymi zginaczami stawu łokciowego. Przykładowo przy nogach, no to tu mamy po prostu jedną wielką kompilację pracy biodra w różnych zakresach. Tak. Więc tutaj ciężko byłoby powiedzieć, znaczy oczywiście, tu ktoś może powiedzieć, że no oczywiście przy zgięciach, wyprostach mamy tu ruchy izolacyjne, ale izolowane. Natomiast przy ruchach, gdzie jest praca biodra, zawsze będzie angażowany i dwugłowy, i poślawek, i przywodziciel, i bardzo często, zależnie od ruchu, jeszcze czworogłowy, w różnym odsetku, w różnym nasileniu. I dlatego między innymi do mnie ten styl nie trafia, co nie zmienia faktu, że setki osób, setki zawodowców na świecie robią tym systemem i osiągają efekty, także zwycięzców się nie ocenia, ale jeśli można podyskutować o jakiejś metodyce, która może być sensowna, to warto byłoby to zrobić. I teraz dalej, nieważne, czy wybierzemy moją metodę, czy Mariusza, czy zrobimy jakieś kombo tego, to tak naprawdę system nie ma kurwa żadnego znaczenia. Czy wy macie split, czy wy macie FWW, push, pull, legs, co jeszcze mamy? Upper lower. Czy hybrydy tych systemów połączone ze sobą, bro split. Hybryda. Więc to, co jest system nie ma żadnego znaczenia, system nie daje nam prawie żadnych informacji, oprócz tego, jak rozłożyliśmy partię, ale i tak to dalej w kwestii progresu nie ma znaczenia. Dlatego to, co ja tworzę, nie nazywam właśnie taką hybrydą między full body workout, splitem, dlatego to sobie nazwałem modelem koncepcji hipertroficznej, bo dokładnie, tak sobie to stworzyłem i tym pracuję z podopiecznymi. I teraz tak, to są partie mięśniowe, które ja lubię uwzględniać przy treningu. Oczywiście tu można by się było jeszcze zagłębić, że dół i góra czworobocznego, poszczególne rejony pośladków, podział na średni, ale tak, myślę, że tego już się wtedy robi za dużo, a przy mądrym planowaniu można to uwzględnić w trakcie. To, co nie robiłem kiedyś, dodanie brzucha, bo stwierdziłem, że też pracując dużo w ruchach stabilnych, które ja bardzo sobie cenię w treningu sylwetkowym, bo uważam, że dużo więcej można z nich wydołać, jeśli mamy stabilną pozycję i limiterem jest docelowy mięsień, no to jednak ten brzuch będzie cierpiał. Słuchajcie, ja z góry pragnę Was przeprosić za wideo, które będziecie musieli obejrzeć z moim udziałem i z brzuchem, który też będziecie, na którym będziecie musieli patrzeć. Ewidentnie będę na to stawiał, obiecuję, ale no obecnie przepraszam Was. Mam nadzieję, że oczy Was nie będą piekły. Jesteście już najniżej, to wiecie, że zawsze może być gorzej. Oni mnie zmusili do takich puz. Więc brzuch też będzie trenowany, ponieważ uważam, że warto go uwzględnić, do czego się przyznaję, kiedyś uważałem totalnie inaczej, że on będzie pracował. I oczywiście, jeśli w swoim planie macie dużo siadów, ciągów, wioseł, wszelkich ruchów złożonych, które chociażby na co dzień robią tutaj panowie bywający na tej siłowni, to wtedy trening brzucha rzeczywiście można powiedzieć jebać to, tak? Ale rzeczywiście, jeśli korzystacie, tą objętość robicie stricte kulturystyczną i korzystacie więcej z maszyn, ruchów mniej złożonych, ruchów stabilnych, no to tu się nie dzieje nic i później odczujecie to. Przykład mam chociażby na sobie, gdzie miałem taki okres, że po prostu odpuściłem trening brzucha, trenując bardzo wygodnie na maszynach. Ja wiedziałem, co się wydarzy, byłem na to gotowy, a tylko to mnie potwierdziło, że rzeczywiście tu działy się rzeczy straszne. Znaczy nie działo się nic, więc dlatego bolało, tak? Dlatego warto robić. Dobra, Mariusz, do rzeczy. Tak rozkładamy, czy byś dodał jeszcze jakiś obszar, któryś usunął, bo uważasz, że w swoim treningu nie będzie potrzebne. Nie, ja uważam, że na ten moment ilość tych grup mięśniowych, która jest tutaj wypisana, jest wystarczająca. Mało tego, też uważam, że na początku, czyli w trakcie tego powrotu w pierwszych tygodniach, nawet nie będę się skupiał tak bardzo na detalach, tylko będę bardziej patrzył na taki globalny rozwój przez globalne wzorce, oczywiście na tyle, na ile mi pozwoli zdrowie, ale im dalej w las będzie, tym myślę, że ta rozpiska nabierze dla mnie większego sensu. No.
A to jest tak, jak właśnie się mówi, czy u osób początkujących, bo zaliczymy cię do grona tych początkujących z plusem, tak, po przerwie, właśnie trzeba się bawić w detale, czy jechać globalnie. No i tutaj właśnie jest pytanie, zależy, bo ja uważam, że u każdego można bawić się w detale, szczególnie, że większość osób, które zaczyna przygodę z siłą, oczywiście nie róbmy tu z ludzi chorych, ma jakieś dolegliwości, tak? Tak. Albo nabyte, wrodzone, związane z wcześniejszym treningiem, tak jak u Mariusza, albo brakiem treningu, jak u dużej części populacji. I przykładowo duża część ruchów globalnych, które oczywiście będą dobre, jak najbardziej dobre, żeby nie było, żebyście kurwa nie gadali, że ja neguję te wszystkie ruchy, które na co dzień robią, nie wiem, trójboiści, dwuboiści, one są zajebiste, określam, zajebiste, nie? Ale u wielu osób one mogą się nie sprawdzić, bo nie są predysponowani do tego, nie są gotowi. Może bo predysponowany, tak, można zrobić je, ale nie są gotowi do tego, albo jakieś naleciałości nie pozwalają. Dlatego zawsze trzeba patrzeć otwartym troszeczkę wzrokiem, że tam, gdzie nie możemy użyć ćwiczenia X, wykorzystujemy ćwiczenie Y. Nie istnieje coś takiego jak ćwiczenie must have. Ja tu jeszcze ci wejdę w zdanie, dawaj, właśnie odnośnie tego, co powiedział Paweł, bo ja zaznaczyłem, żebym działał na wzorcach globalnych, a gdzieś tam izolowanie pomijał. No to przykładem dobrym na to, że niekoniecznie się to sprawdzi u mnie we wszystkim, jest chociażby to, co wam wspominałem na początku. Mam problem z lewym kolanem, jest tutaj chondromolacja. Przy takim złożonym wzorcu jak przysiad odczuwam kucie w kolanie. Jest to dla mnie ciężkie na ten moment do wykonania, ale jeżeli chodzi o prostowanie nóg na maszynie w siadzie, mogę to robić bezboleśnie. I teraz pytanie, co wybiorę, przysiad czy prostowanie nóg? Oczywiście, że wybiorę prostowanie nóg, więc trochę jakby wyłamuję się z tego, co powiedziałem, ale to są te przypadki, o których wspominał Paweł. Mam określone problemy, z którymi jakoś sobie muszę poradzić i właśnie jednym z takich zabiegów będzie podmiana, powiedzmy, no, tego wzorca globalnego na bardziej taki lokalny, izolowany, no, celem tego, żeby chociażby cokolwiek móc zrobić na początku tego mojego powrotu do treningu. Dobra, to ja od razu mam pytanie, jak się ten temat nawiązał, bo nie wiedziałem, że będziesz o tym mówił, to w takim razie może być to jest normalny wywiad trenerski. Jeśli przysiad, klasyczny przysiad z wolnym obciążeniem jest problemem, jak wybierasz stabilną wersję przysiadu, bo wypychanie na maszynie to też jest przysiad, tylko wersja stabilna. To też masz ten ból, jak biodro jest ustabilizowane? Szczerze mówiąc, nie próbowałem jeszcze tego. Jedyne, co to robiłem, ciężary z masą własnego ciała, nawet bez sztangi, i było to po prostu dla mnie problematyczne, a z racji tego, że no, na różnych siłowniach jestem, to usiąść na maszynę i wykonać taką serię mniejszym klamotem, na większą ilość powtórzeń miałem okazję i to było dla mnie bezbolesne, dlatego taki feedback wyciągam. Okej, okay, czyli zobaczcie, czyli jednak możesz robić przysiad w wersji stabilnej na wypychaniu. Na wypychaniu, mówię ci, nie robiłem. Nie robiłem. Wyprostę. Ale niewykluczone, że... Ale można spróbować, bo jak będziesz miał wtedy ustabilizowane biodro i nie będzie tutaj jeszcze walki z górą, to tak, może wyjść, że te kolana nie będą. Zobaczymy. Tak. To przy następnym odcinku pamiętajmy, żeby to zobaczyć. Tak. Bo może się okazać, że będzie to też rozwiązaniem dla ciebie, bo tu jest dużo czynników, a dwa, może to być taką ciekawostką dla ludzi, że, tak, że jest to opcja, bo tak naprawdę wypychanie na maszynie jest świetną alternatywą dla siadu, bo tu dzieje się to samo, tak? Więc jeśli chodzi o kwestię hipertrofii, oczywiście, jeśli ktoś chce przyłożyć wypychanie na maszynie później na przysiad 200 czy 300 kg, no to no tutaj nie róbmy panią lekkich obyczajów z logiki, bo to tak już nie wygląda, ale też może być jakimś wsparciem. No to jest dłuższy oczywiście temat. No dobra, słuchajcie. Na pewno u ciebie z tymi barkami, no to też pójdziemy w ruchy jakieś troszkę bardziej stabilne, tak, bo raczej overhead pressów ty nie porobisz. Tak, no tak jak wspominałem, mam też zapalenie ścięgna głowy długiej bicepsa i z racji właśnie tej przypadłości mam takie odczucia bólowe w stawie ramiennym. Pomimo tego, że w stawie ramiennym teoretycznie nic się nie dzieje, to z uwagi na przyczep tego ścięgna głowy długiej bicepsa, w ruchach, powiedzmy, wyciskania albo w ruchach odwodzenia odczuwam lekki dyskomfort, no i w jakiś sposób będzie sobie trzeba z tym poradzić, nie? I podobnie, no, takie ćwiczenie, powiedzmy, złożone jak wyciskanie, z pewnością nie będzie dobrym wyborem dla mnie na początek, bo ręka mnie boli i staw mnie boli już przy takich ruchach bez ciężaru. I będziemy musieli tu znowu wyjść z założenia, że jakimś ćwiczeniem izolowanym będziemy starać się coś tam działać, cokolwiek, na początku. Się. Dobra, słuchajcie, to przechodzimy do konkretów. Powiedzieliśmy, że od razu całego planu nie złożymy, bo człowiek nie był na siłowni 4 lata, więc byłaby to tylko daleko posunięta wizja, ale możemy już stworzyć pewien zamysł i tak naprawdę przetestować. Co możemy teraz zrobić? Możemy ocenić, ile pracy, gdzie lokowanej, możemy w tym momencie dać. A dobór ćwiczeń dalej, mimo że uważam, że dobór ćwiczeń to jest najważniejszy element, bo to ćwiczenia tworzą bodziec, ale najpierw trzeba wiedzieć,
ile pracy mam w danym obszarze wykonać, a później, wiedząc, ile jest tej pracy, podzielić na ćwiczenia. Czyli mimo, znowu powtórzę, że nadrzędnym elementem jest dobór ćwiczeń, to musi on być dopasowany do czegoś. I teraz tak, żeby określić, ile my tutaj będziemy wykonywać pracy, dawać tej stymulacji, czyli po prostu ilości serii, którą mamy na daną partię przeznaczyć, musimy wiedzieć, ile w tygodniu serii. Średnio złożone zdanie. I teraz tak, ile razy, jak rozkładamy? Ty chcesz trenować bardzo często, nie? Znaczy słuchajcie, ja ogólnie nie mam jakichś limitów co do treningu, nic mnie nie ogranicza. Mógłbym trenować tak naprawdę, myślę, 2 razy dziennie, codziennie. No, oczywiście czegoś takiego praktykować nie będziemy, ale jeżeli tutaj chodzi o częstotliwość treningową, to jestem całkowicie otwarty. Sam dla siebie, jak tak o tym myślałem, to stawiałbym na 6 dni w takim mikrocyklu 8-dniowym. Właśnie sugerując się też tym systemem, o którym wam wspominałem. No i myślę, że no też wytworzy to we mnie taki nawyk chodzenia na siłownię, bo musicie wiedzieć, że no nie chodząc 4 lata, nie trenując, nie mając nic wspólnego z takim fit życiem i odzwyczajając się od tego, mam zwyczajne opory i problemy z tym, żeby po prostu udać się na siłownię i ta większa częstotliwość ma sprawić, no, że znowu to pokocham, że stanie się to moją rutyną, moim nawykiem i też taki jest cel tej większej częstotliwości, nawet jeżeli miałbym tam robić finalnie bardzo mało pracy. Dobra, to ma zajebisty sens, bo tak naprawdę liczy się to, ile zrobimy w tygodniu, dodając jeszcze element, żeby nie zrobić zbyt dużo na jednostce, bo śmiem twierdzić, że, nie, że za mało się nie zrobi. Dużo osób robi zbyt dużo na jednostce, czyli wchodzimy w ten bilans już ujemnych, malejących zysków, przejęzyczyłem się. Dlatego jeśli ja bym miał tutaj ocenić, to tylko ty chcesz push-pull-legs robić, tak? Ja gdybym miał ocenić, to jak słyszę od kogoś, że może trenować 6 razy, to wiem, że odejmujemy od tego jeden i dałbym 5 w skali tygodnia. No ale zasadniczo, jeśli ty mówisz o 6 w skali mikrocyklu 8-dniowego, ja 5 w skali mikrocyklu 7-dniowego, no to jesteśmy dosyć zgodni. To jest malutka różnica, bo to nie musimy dzielić mikrocyklu na 7 dni. Możemy robić na 3 dni mikrocykl, tak? 2 dni, dzień przerwy i kolejny mikrocykl. Możemy robić na 5, możemy na 10. Jak się uprzemy, to możemy zrobić mikrocykl 30-dniowy. Gdzie będziemy mieli rozpisanych na przykład 20 różnych jednostek. Oczywiście takie działanie w treningu sylwetkowym moim zdaniem ma nikły sens, jest to przerost formy nad treścią, ale jeśli ktoś sobie tak chce zrobić, to sobie może zrobić. Myślę, że w sportach niektórych olimpijskich, nie wiem jak jest powerliftingu, ale tam już mogłoby mieć to jakiś sens, tak? Mhm. Ale mówię, ja się na tym nie znam, więc się nie będę wypowiadał. Natomiast na pewno w treningu sylwetkowym takie już spuszczanie się aż tak mocne ładnie może wyglądać, że powiecie klientowi, że zrobicie 20 różnych treningów. Tak, no, ale sensu większego to mieć nie będzie. Nie, ale jeśli macie ochotę robić, no to... To róbcie. Voilà, tak? Więc zasadniczo można powiedzieć w tym momencie, że będziemy mieli tych jednostek 5 albo 6, no to może, słuchajcie, ja zrobię tak, że zakładam 5 w tygodniu. Tak. A różnica między 5 w tygodniu a 6 w ciągu 8 dni to będzie jakaś tam minimalna. Dla łatwości obliczeń wezmę 5 w tygodniu. Dobra, więc mamy tak, 5 jednostek tygodniowo. I teraz kolejne pytanie. Jaka jest maksymalna ilość serii, jaką człowiek może zrobić w skali tygodnia, w skali, przepraszam, jednej jednostki. No i to oczywiście tu już mamy wiedzę naukową, która nam daje jasne wytyczne w zależności od poziomu zaawansowania. Osoba zaawansowana dojdzie do nawet w systemach wysokoobjętościowych do 30 jednostek, tam 28, bo można tyle robić, jeśli jest zaawansowanym. No ale tutaj ciebie co, umieszczamy tak między początkującym a średnio, nie na początek? Myślę, że umieszczamy mnie między początkującym a... No nie wiem, kimś, kto w ogóle nic nie miał wspólnego z aktywnością. Naprawdę, może brzmi to śmiesznie, ale też pracuję jako fizjoszef, bez butów chodzi. Mało się ruszam, na co dzień zwykle stoję przy stole, nie przemieszczam się, także naprawdę w hierarchii stawiam się bardzo nisko, pomimo że dziwnie to może brzmieć. Nawet poniżej początkującego poziomu bym się postawił. W talii kart z poziomu króla szedł do dwójki. Dobra, to słuchajcie, mając tutaj dane, które daje nam nauka,
systemie, bo tu raczej będziemy na objętościowym działać, znaczy objętościowym, ciężko będzie nazwać systemem objętościowym, jak objętość będzie mała, ale jest to objętościowy dla początkującego. Tak. To tak, żeby było w gesty ścisłości, bo nie będziemy jechali na rirach 1, 2 czy 0, bo to przy wejściu na trening po takiej przerwie, no to jest jakbyśmy sobie strzelali w kolano i liczyli, że się uda zbudować silne stawy, tak? Tak, jeżeli też chodzi o objętość, to ja myślę, że na początku w tych początkowych etapach treningu miarą u nas objętości będzie seria robocza i też trochę nauki tu przemycimy, żeby serię nazwać roboczą, to RIR musi się mieścić w zakresie od 0 do 3 i minimalna ilość powtórzeń musi wynosić 6. I też z racji tego, że to będzie dla mnie łatwiejsze, niżeli miara powtórzeń wysokostymulujących. Ja się nie wypowiadam na ten temat. Paweł się nie wypowiada, ja na takim systemie pracuję. No tu mamy właśnie różnicę zdań. Dla mnie miara powtórzeń wysokostymulujących u osób zaawansowanych, które są naprawdę z dużą dokładnością w stanie szacować swój RIR i adaptacje następują u nich już bardzo wolno, no to według mnie jest to dosyć dobra miara, ale z racji tego, że ja wracam do treningu, podejrzewam, że ta siła będzie rosła w miarę szybko, postęp też będzie szybki, to wykorzystamy sobie właśnie miarę serii roboczych jako naszą objętość. Ja od razu mówię, ja do końca będę bazował na seriach, nie wchodzę w te wymysły, ale luz. To jest znowu kolejna rzecz, jeśli ktoś sobie chce liczyć w seriach, ktoś sobie chce liczyć w powtórzeniach stymulujących, efektywnych, wysokostymulujących. Tak. Mnie to nie przekonuje, ale znowu, dalej, nie jest to złe, nie zaburza to nic, tak? Chce sobie ktoś liczyć, Mariusz będzie sobie liczył, będzie liczył, spoko, ma to pewien logiczny sens, mówię, a mnie nie przekonuje i tyle. Tak. W trakcie na pewno Wam pokażemy, jakie są różnice między tymi dwoma miarami objętości, no i też więcej się o tym wypowiemy, jak będziemy się rozwodzić. Ja będę anty. Okej. Okay. To dostanie. Ty, a ty będziesz za. No i zajebiście. Słuchajcie, więc ja bym w tym momencie, patrząc na to, jakie wyniki, jaką wiedzę daje nam nauka, to poszedłbym w około max 12 serii na jednostkę. Co na to? Ja też tak myślę, no słuchajcie. 10-12, ale jednak no przy twojej masie mięśniowej, która jeszcze się tam zachowała pod tymi zwałami ciepła. No, ale będę miał dobrze na zimę. Tam coś jest, więc też bym nie szedł w tym minimum, bo nauka też tam mówi, że takie no minimum to jest w skali jedno, znaczy inaczej. A ktoś to w ogóle nie trenował, każdy wzrost więcej niż się robiło jest dobry, czyli przyjście i wykonanie jednej serii, nawet 5 powtórzeń od upadku jest już czymś, co będzie stymulowało, bo jeśli wychodzimy z totalnego zera, z totalnej dupy, no to wtedy zrób cokolwiek więcej niż robiłeś. Jak ta osoba zrobi 1000 kroków więcej dziennie, to ta czwórka jest szansa, że urośnie. Oczywiście. Tam jest tak duża przestrzeń do adaptacji. Więc tutaj no, mięśni jeszcze trochę jest zachowanych, także ja bym szedł w te 12 i to miałoby sens w skali jednostki, bo nie będzie przestymulowania, a jednocześnie będzie bodziec trochę większy niż potrzebny do progresu, tak? Czyli mamy tak. Jednak niedofinansowany jest projekt. Few moments later. Dobra, więc tak, 5 razy 12 serii. To daje nam, uwaga, chwila na matematykę, 60 serii w skali tygodnia. Tyle mamy do zrobienia. Najprostszą metodą teraz, oczywiście nie jest to idealna metoda, ale jeśli chcielibyśmy tu robić coś stricte idealnego, to tak naprawdę byłoby to ciężkie, bo mamy tu różny angaż partii. Ja wychodzę z założenia, że nie ma sensu utrudniać sobie życia, tylko po prostu podzielić, porównać, ewentualnie zrobić jakieś małe machinacje, bo teraz wyliczanie, na przykład na ile dana partia angażuje się w ćwiczeniu, kiedy nie mamy jeszcze ćwiczeń, no to byłoby tu w sumie takie trochę za duży rozpierdol w głowie. Więc dobra, 60 na 14. 4,5. Coś takiego będzie, nie? Mniej niż 5. No, 4,5. 4,5. Jak mamy połówkę, to zaokrąglamy w górę, nie? Dobrze, możemy tak przyjąć. Możemy tak przyjąć, tylko wtedy wyjdzie nam trochę więcej. No to dobra, no to niech będzie trochę więcej. Więc 4,5 zaokrąglamy w górę, więc zasadniczo kolega ma do zrobienia w skali tygodnia na każdą partię. Ile to daje nam razem? 14 70. Razy 5, 70 serii. Mhm.
najprostszy podział. Oczywiście, teraz można powiedzieć, no ale dobra, triceps będzie pracował przy klatce, przód barku przy klatce i tutaj to w ogóle się będą działy cuda, bo tu jest praca bardzo połączona, ale znowu, nie utrudniajmy, więc w tym momencie można sobie powiedzieć, że przetrenujemy to w takiej skali. Oczywiście, na przykład możemy teraz indywidualnie i warto byłoby, bo mamy plus 10 serii, delikatnie obciąć. I teraz z czego moglibyśmy delikatnie obciąć, patrząc na wzajemny angaż poszczególnych partii? Ja bym na przykład uwzględnił czworoboczny i tył barków, które w ruchach szerszych wiosłowo będą razem pracowały. Ja w ogóle też wziąłbym pod uwagę wideo, z którym zapoznali się widzowie, bo tam na wideo też widać, co ewidentnie teraz dominuje w tym niedoskonałym ciele. I z czwórki na pewno bym trochę odjął, bo czwórka moim zdaniem zawsze była i jest duża. Dodatkowo boli. I dodatkowo też troszeczkę boli, dobra, więc z czwórki trzy, bym zabrał. Czy cztery serie? Dajmy na trzy. Tak. Dwugłowy uda moim zdaniem jest deficytowy, tak jak cała reszta. Normalnie dwójkę i poślad bym tutaj, one są dość mocno razem angażowane, więc ja w planach takim standardowym modelu lubię trochę ściąć z dwójki, bo ona też będzie w ruchach przy pośladku bardzo często działa, bo jak robimy czy kickback, czy nawet tak. RDL, mimo mniejszego angażu ona bierze udział, no ale u ciebie dwójki nie ma, szczególnie przy mocnej czwórce musi być ta praca na dwójkę. Poślada jestem zwolennikiem u nikogo nie ścinać, bo jakkolwiek by to nie brzmiało, nie ma czegoś takiego jak za mocny pośladek. Tak. To jest taki mięsień, który zawsze może być mocniejszy. Nawet jak macie hiper, kurwa, mocne poślady i pizgacie po 500 kilo w martwym ciągu, jesteście Edim Hallem albo Torem Bjornsonem, to i tak on może być silniejszy. To jest tak istotny mięsień, że tutaj kurwa nigdy nie ścinamy. To jest moje podejście. Ja też dodam od siebie, że pomimo tego, że w przeszłości byłem naprawdę wielki, to pośladków typowo specyficznie nigdy nie trenowałem, tylko zawsze wychodziłem z założenia, zresztą podobnie było przy treningu łydki, że no nie warto na to za dużo poświęcać czasu. Łydkę robiłem na końcu, a pośladek kształtował się we wzorcach globalnych. Ale jak robiłeś tych siadów, to on musiał urosnąć. Robiłem, nie robiłem. No powiedzmy, że nigdy w taki sposób izolowany, w taki jak teraz bym to zrobił, tego nie robiłem, więc myślę, że trochę pracy też tam się przyda. Tak, a to jest ciekawe też, bo gdzieś tam analizowałem, jak to wyglądał. Chociaż, dobra, żeby nie było, nie lubię bazować na zawodnikach, bo to są genetycy i tam cokolwiek nie zrobisz, to coś z tego wyjdzie. Natomiast jak widziałem pracę wielu naprawdę mocnych zawodników, to mimo wszystko zawsze gdzieś te braki były uzupełniane pracą celowaną i też spotkałem się z tym i w zawodnikach, mężczyzn, żeby było jasne, coraz więcej topowych zawodników naprawdę zaczęło poświęcać czas na trening pośladków. Z ludzi, z którymi ja pracowałem na poziomie wyższym niż amatorski, czyli już tymi, którzy są na troszkę grubszym poziomie, też daję te pośladki i zauważyłem, że naprawdę oni zaczynają na scenie sylwetkowo dominować tą dupą, tak. Która już mówię, pominę tu aspekty funkcjonalne, jak ważna jest dupa. To też wygląda to wtedy zupełnie inaczej. Więc jeśli chcecie być dużym, dojebanym klockiem i silnym przy tym, to stąd nigdy nie zabieracie, a zawsze jak macie możliwość, to jeszcze dodajcie ze dwie serie, bo zawsze jeszcze na średni coś można władować. A tu niech się pan od zdrowia i fizjoterapii wypowie, jak średni jest ważny, tak? Przy stabilizacji chociażby biodra jest bardzo ważny. Ja tak jak mówię, też nawet pośladkowego średniego nigdy specyficznie nie trenowałem, nigdy nie robiłem żadnych ruchów odwodzących. Mówię, to też była inna wiedza w tamtych czasach, inaczej podchodziłem do treningu, dlatego też z chęcią przyjmę tutaj teraz większą objętość. No i co, jedziemy dalej. Przywodzicieli też się kiedyś nie trenowało specyficznie. Też się nie trenowało, ale jeszcze w moich czasach już maszynka do przywodzenia była, więc takie coś wykonywałem. Przywodzenie w siadzie, ginekolog czy odwrotny ginekolog. Odwrotny, nie wiem, odwrotny ginekolog. Odwrotny, tak. Ale z drugiej strony teraz pytanie, czy twoje problemy z kolanem nie pogłębiły się od tego, że nie było specyficznej pracy na przywodziciele? Ale oczywiście. Na przykład u mnie zerwanie czwórki z dużą dozą prawdopodobieństwa, z Wiktorem to omawiałem, mogły być związane z tego, że ja nigdy nie trenowałem kiedyś, jak akurat nogi u mnie były mocne, dominujące, teraz to nie widać po zerwaniu i zaprzestaniu treningu nóg. To oczywiście jest głupotą i błędem, no ale to chciałbym, żeby do dwóch tu chodzi. To wynikało z tego, że były tu mocne dysbalanse strukturalne i po prostu ten słaby przywodziciel nie był w stanie utrzymać też tego kolana w właściwej pozycji przy relatywnie bardzo mocnej czwórce. Oczywiście, ja ogólnie uważam, że dysbalans mięśniowy prowadzi do wielu zawirowań, tym bardziej u mnie chondromolacja wynika zwykle ze zmian przeciążeniowych. U mnie naprawdę te ciężary latały dosyć duże. Czwórka była wielka, dwójka była duża, ale w porównaniu do czwórki wcale nie była... No,
taka, jaka być powinna. Pośladki, tak jak Wam wspominałem, były robione po omacku. Przywodziciele raz na jakiś czas, to samo grupa odwodzicieli. Także poza mocną czwórką, która naprawdę w potężny sposób stabilizowała te kolano, pozostałe partie mięśniowe, które brały udział przy stabilizacji stawu kolanowego, nie były na tyle silne, żeby w jakikolwiek sposób równoważyć siłę tej czwórki, więc hipotetycznie mogło być tak, jak mówisz, że ten dysbalans doprowadził do tego, z czym teraz się borykam. Możliwe, albo jeśli nawet nie doprowadził, to był jednym z elementów, wspomógł, które spowodował, że szybciej się to wydarzyło, tak? Zdecydowanie. Więc dobra, z dołu nic nie ścinamy, łydeczkę też sobie myślę porobisz. Co ja bym tutaj je zobaczył? Z grzbietu bym też nie ścinał, bo tutaj jest czworobocznym jest co robić, tak. Ale na przykład mając tutaj tą obietrzną klatkę, bym lekko ściął stąd i stąd. Mhm. Bo tył barku będzie przy czworobocznym, jakby nie patrzeć, pracował. Przy najszerszym, zależnie jak złapiesz chwyt, no ale u ciebie tu nie będzie przy ciele, więc ramię odejdzie, więc też tył barku dostanie. Więc ja bym w początkowych fazach treningu tu zrobił tak i tu zrobił tak, jeszcze z uwagi na twój ból, nie? Mhm. To jest moja koncepcja i żeby wyrównać, to bym pokusił się, żeby z bicepsu zdjąć, tylko dlatego, że u ciebie łapa siedzi. Mhm. Można. I można też pokazać ją, żeby od razu nie było, że nie siedzi, bo siedzi, nie? Popatrzcie, jak wygląda, jak wygląda łapa, jak się nie trenuje 5 lat. To od razu powiem, że do łapy akurat mam gen. Ale myślę, że jakieś 4950 tu jest. Pomimo, że naprawdę nic się z tą łapą nie robi, nie? Także z łapy możemy odjąć, śmiało. I mamy 62 serie w skali tygodnia. Gotowe. I teraz, co robimy z tym dalej? Na razie mamy tą rozpiskę. I teraz, tak naprawdę jedyne, co musimy zrobić, dla mnie jest już to taki detal, ale oczywiście dla większości osób jest to kluczowe, bo to jest po prostu rozpiska partii i z tego nic nie wynika dla większości osób, ale dla mnie jest to już tak naprawdę 80% roboty zrobione, bo teraz jest nic innego jak ustawianie klocków. I tak właśnie też na szkoleniu z programowania treningowego mówiłem. W tym momencie, jak wiemy, gdzie, ile lokujemy pracy, to po prostu tak jakbyśmy sobie brali takie układanki, tetrisy, układamy to na trening pierwszy, tren drugi. To nie jest rozpiska sterydów. Szybko te suplementy wjeżdżają. No nie? Ja tu rozpisałem 5 treningów. Jedyne, co możemy tutaj dodać, to to, że na pewno nie będę robił jakichś maksów. Na pewno będę się poruszał w takim zakresie no specyficznym dla hipertrofii, bo tak naprawdę ten zakres specyficzny to jest od 5-6 do 30 powtórzeń. Na tym zakresie pracując na podobnym RIRze można uzyskiwać tak naprawdę bardzo zbliżone efekty. Też z racji kontuzji, o których wspominałem w tych partiach mięśniowych, które gdzieś tam są problematyczne, na pewno będę celował w większe zakresy, też w pracę na tempie. A w pozostałych partiach no zobaczymy, sprawdzimy, przetestujemy i wtedy się z Wami już podzielimy konkretną rozpiską. Słuchajcie, to ja zrobię tak, jak ja bym to widział i tak jak mówię, to jest moja koncepcja, Mariusz ją sobie przetestuje, bo będzie tutaj sam w stanie ocenić, jak to się sprawdzi. Natomiast jak ja bym to rozpisał na 5 treningów? Znaczy ja jestem w ogóle zwolennikiem, żeby więcej niż 4 nie wychodzić, ale tu możemy sobie poradzić. Przede wszystkim ja lubię, jak jest praca i na dole, i na górze ciała na jednostce, bo nie ma wtedy kumulacji zmęczenia lokalnego w jednym obszarze. Że na przykład przetrenowaliśmy klatkę, triceps jeszcze przód barku i mamy tutaj maksymalną kumulację zmęczenia, reszta ciała nie trafiona. W mojej ocenie, którą no też opieram na wiedzy naukowej i mogę powiedzieć na logice, jeśli my popracujemy na danym obszarze, zmęczymy go, to drugi obszar mimo już lekkiego zmęczenia centralnego lokalnie nadal jest w stanie wydołać siłę, więc profity idące z treningu i możliwości siłowe będą większe. I większość, z którymi rozmawiam i trenują takimi systemami, gdzie właśnie tak dzielimy, zdecydowanie zauważa, że jest w stanie wydołać więcej siłowo z treningu, co zwiększa po prostu tonaż przerzucony. Czyli tak, piszę partię i ilość serii. Zacznę od pośladków, no bo są kurwa ważne, tak? No to mamy pośladki. Dalej możemy sobie zrobić przywodziciel w kolejnym treningu. Dlaczego? Bo nie był robiony. Dalej dwugłowę. Bo są deficytowe. Kolejny, łydki. A wiecie, dlaczego łydki warto robić na początku? Bo jak macie na końcu, to kurwa idziecie do domu i ich nie robicie. I macie potem takie małe, jak ja miałem, mając 80-20.
A na końcu, w ostatnim treningu jako zmęczony zrobiłbym czworogłowę. Dlaczego? Bo mamy go centralnie w dupie i do tego jeszcze boli nas kolano, więc jego nawet jak nie porobimy, to on i tak będzie dominujący. Trzy serie. A tutaj mi się oddzielamy, bo tu koledzy siłacze, dźwigacze mi się porysowały. Ale ładnie, nie? Chyba Pawlikowski ten z brodą w majtkach. Ale ładnie narysowali. Dobra, i lecimy na górę ciała. I tutaj tak naprawdę nie robiłbym większej filozofii, poza pewnymi założeniami, żeby na przykład nie dawać, nie wiem, przodu barków i klatki razem, bo można to oddzielić i wydołać więcej. Dobra, zaczynajmy sobie od góry. Od razu dlaczego klatka na pierś? Nie dlatego, że to będzie poniedziałek i Międzynarodowy Dzień Klaty. A nie, kurwa, dlatego nie damy. Będą ławeczki wolne, to damy na wtorek. Nie możemy, słuchajcie, robić w poniedziałek tutaj klatki, bo my robimy bez retrakcji i bez depresji, nie? Ja kurwa budzę się z depresji. I moglibyśmy się pokłócić. Dobra, tu bym dał, zacząłbym od najszerszego. Tu damy sobie czworoboczny. Mam nadzieję, że rozczytuję, dlatego mówię głośno, żebyście wiedzieli, co tu piszę. Dalej mamy po 5. To damy bark bogu, teraz wypisuję te po 5 serii. 5. Triceps. 3. Dobra, rozplanowane. Co bym zrobił kolejne? Przypasował partie, które tutaj mamy po 3. Tak, bark przód bym celowo nie dawał przed klatką, bo może nam tutaj sporo odjąć od potencjału jednak w tym ruchu, który jest dość mocno globalny, a wyciskania w tym ruchu będą, więc nawet bym się pokusił, by zrobić go tutaj. Czyli jak widzicie, jest to takie żonglowanie na zasadzie, by sobie nie przeszkadzała w treningu dwugłowe, czworoboczny, bark przód, wszystko jest z innej bajki. Mm-hmm. I tak naprawdę po zmęczonej dwójce wchodzimy na niezmęczoną czworoboczny. Oczywiście no tutaj przy pracy na przodzie na ramiennego będzie trochę angażu tego czworobocznego do chociażby przesunięcia i ustawienia łopatki, retrakcji, depresji, elewacji, rotacji. Temat w czasie, ale nie, nawet zmęczony czworoboczny wykona tą pracę, bo nie wiem, jak musiał być czworoboczny zmęczony, żeby nie ruszyć łopatki. Znaczy ja ogólnie myślę, że wszystko będzie zmęczone u mnie, ale sam zamysł tego jest dobry. No tak mówiąc po takim ogólnym zamyśle, a to, że po pierwszym treningu będzie bolało wszystko, a najbardziej wszystko. Mentalnie, tak. No to jest inna sprawa. Teraz mam tył barku, tak? Dobra, bark tył 3. I co nam tutaj, moi drodzy, zostaje? Brzuszek wykorzystałeś? Jeszcze nie, ale celowo. I teraz ja bym zrobił to następująco. Gdzie dajemy biceps? Dałbym go gdzieś tu, żeby nie było dwóch brzuchów pod rząd, bo je sobie rozdzielimy. I teraz powiem też czemu. Biceps 3. I tu bym sobie rozbił. Brzuch 2. Podsumujmy. 13 serii, 12 serii, 13 serii, 13 serii. No, 11. 11 serii. Bo wiesz co, na 4 bym to idealnie spiął, bo mamy 4 partie po 3. Byłoby, lub jak się zgadza, ale przy 5 matematyka nie zawsze będzie zgadzała, no ale zobaczymy, tu mówimy 13, 12, 13, 13, 11. Jakbyśmy chcieli to teraz jeszcze zrobić lepiej, to byśmy mogli tu porozdzielać, ale już ale nie bawił się w to. W metodzie, którą ja stosuję, ważne by nie były diametralne różnice, czyli tu robię 10, a tu 15, tak? Ale jeśli mówimy tu o zmianie 1-2 serie, szczególnie jeszcze celowo na końcu zrobiłem 11, bo tu już będziemy zajechani tygodniem, więc wydołajmy te mniej serii i będzie ok, tak? Celowo z partii zostawiłem brzuch do rozłożenia i to nie jest jakaś wyższa szkoła i magia. Po prostu większość osób woli zrobić lekko brzuch parę razy, niż raz robić taki kompletny split na brzuch. Tak. Kurwa, nawet w mojej głowie tak brzmi to debilnie, chociaż z natury rzeczy traktujemy go jako normalną partię, więc kurwa, dlaczego mamy go tak nie robić? Ale są takie pewne standardy, które się przyjęło, że podzielmy ten brzuch, nie?
Jeśli miałbym w tym momencie rozpisać trening, no to ja bym o tak widział rozmieszczenie poszczególnych partii z ilością serii dla Mariusza. Czy tak zrobimy? Myślę, że możesz tak spróbować. Na czy ci się spróbuję. Ten system spodoba? Słuchajcie, ja jestem otwarty, tym bardziej, że w taki sposób nie trenowałem. Mam jakiś swój utarty schemat, który był dla mnie przyjemny, ale mówię, z racji tego, że jest to jakaś nowość, na pewno to sprawdzę, a też widzę, że Paweł jest dosyć skromny. Słuchajcie, od razu tutaj można zrobić lokowanie produktu odnośnie programowania, które ja Paweł tutaj... programowania, Wademekum tak. Hipertrofii, Wademekum pośladków, wszystko. Szkoła programowania, powiedziałeś? No. No. Także jak ktoś jest chętny, zapraszamy na stronę Akademii Hipertrofii. Koszuleczki, tak? Shakery. Koszulki. Tak jak powiedziałem, będą większe rozmiary, bo popatrzcie, co on mi przywiózł, jak ja wyglądam obciśle w tym. Jak nie? urośniesz, to no. ci zrobię lepsze. No. Tu jeszcze patrzę, że można byłoby, jeśli chcemy być tacy w chuj prawilni, to by bark tył można było tutaj zmienić z bicepsem, bo przy najszerszym może pracę, ale tu już się bawimy takie kurwa detale, nie? Które nie będą miały większego znaczenia, ale zamysłem jest to, jak sobie zobaczycie, fakt, iż te mięśnie nie kolidują ze sobą, czyli zawsze są to jakieś rozrzucone od siebie regiony i dzięki temu, tak jak mówię, w każdy trening wchodzicie na pełnej sile. Rozmieszczenie ćwiczeń. I tutaj celowo nie podamy rozmieszczenia ćwiczeń, bo teraz się dopiero zaczyna najfajniejsza zabawa. Jakie ruchy dobrać w skali tych serii, jeśli mamy 5 serii, czy złożyć to z 2 ćwiczeń, czy może dać 3 ćwiczenia, bo można zrobić w ten sposób. Chociaż przy tym standardzie raczej bym już tak nie rozdzielał, przy high intensity to jest większa sensowność. Czyli też warto podkreślić, że kwestia różnorodności też jest brana pod uwagę względem poziomu zaawansowania. No ja, tak jak powiedzieliśmy, stawiam się na razie jako osoba początkująca, więc ta duża różnorodność może tutaj aż tak potrzebna dla mnie nie jest, ale z biegiem czasu z pewnością będzie jej większa potrzeba. Tak, natomiast tu można jeszcze się pobawić ćwiczeniami na wydłużonych zakresach ruchu, na skróconych. Natomiast mówię, celowo teraz tego nie robimy z prostej przyczyny, bo Mariusz nie był na siłowni 4 lata i w zasadzie my nie robiliśmy w tym momencie żadnych testów ruchomości. Ale też nie możemy wszystkiego w jednym materiale powiedzieć, że jest kurwa nudny, nie? Więc w kolejnym zobaczymy, czy ten schemat zastosujemy, czy go zmienimy i następnie powiemy, jak były rozłożone ćwiczenia po to, żeby pokazać, czy w danych ruchach będziemy właśnie robić wydłużone zakresy, tudzież skrócone zakresy i też od razu przygotujemy pod to konkretny zestaw na zasadzie, co zrobić, jeśli boli go bark, bardzo nomenklatura bardzo taka nieprawidłowa, ale boli gdzieś tu. Jakie zakresy ruchu mogą być dobre, wzmacniająco, tak. żeby raz nie bolało, żeby nie prowokować bólu w ćwiczeniu, a nawet wzmocnić, żeby w ogóle usprawnić, bo tutaj jest naprawdę w cholerę zabawy fajnej, tak. ale to już jest też duża działka Mariusza, który będzie tu w stanie to omówić. I to będzie ten element też kolejny dodatni, że tutaj pokażemy, jak ćwiczenia mogą nie tylko budować nabite mięśnie, ale budować zdrowie, sprawność i powodować, że kurwa będzie fajnie. Tak. Także, to fajne podsumowanie, tak, nie takie ogólne. Tak, także słuchajcie, no w kolejnym odcinku na pewno pokażemy też trochę diagnostyki. Jeżeli z czymś będzie problem, pokażemy wam, jak to diagnozować. Paweł się będzie bawił fizjoterapeutą, no ja będę pacjentem, bo temat dotyczy mnie. Rozwiniemy też tematy związane z programowaniem, tak żebyście coś dla siebie wyciągnęli. Będziemy to bardzo szczegółowo omawiać. Tak jak zapowiedzieliśmy na początku, liczymy, że wam się spodoba. Jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś pomysły, to śmiało zamieszczajcie je w komentarzu pod nagraniem. No i co, na ten moment to by było chyba wszystko. Tak, ogólnie jeszcze, żeby kończyć, to mniej więcej taki schemat, znaczy to mogę ja powiedzieć ze swojej strony, mam działania z podopiecznymi, Mariusz tutaj face to face pracując więcej, a ty też online pracujesz, nie? Też. Też online pracujesz. No to też jest zawsze, pamiętajcie, na początku robimy pierwszy schemat, oczywiście ja też no, podopiecznym od razu daję ćwiczenia, tak, nie robię tutaj niektórych testów, których zrobić nie mogę, natomiast tutaj chcemy po prostu pobawić się jeszcze tak bardziej w szczegóły, pokazać, jak ten proces może wyglądać, więc w sumie będziemy wpływ tego know-how dawać, nie? Tak. W jakiś taki przystępny sposób, no i ja mam nadzieję, że żaden wypadek losowy nie spierdoli tego. Bo naprawdę mam ochotę pokazać ten cały progres, ty tak samo.
Więc może to fajnie wyglądać. Pokażemy tu właśnie, jak można autoregulację wprowadzać. Jak ten schemat, który mamy tutaj, może się zmieniać w trakcie, bo jest prawdopodobieństwo, że w ogóle ten schemat okaże się kurwa zajebisty i będziemy go ciągnąć. Tak. Ale jest tak samo 50% szansy, że będzie coś trzeba pozmieniać z jakichś przyczyn, celowo mówię jakiś, bo to jest zajebiście duży zbiór niewiadomych, który się wkradnie w trakcie. I warto wziąć to pod uwagę. Będziemy to wrzucać. Tu jeszcze mieliśmy na koniec powiedzieć, że kto robi metamorfozę z nami? Możecie pisać w komentarzach prośby do Pawła, żeby razem ze mną podłączył się pod metamorfozę. On ma teraz formę plażową, ale już nie trenuje od miesiąca, bo jest śmierdzącym leniem. I też by chciał zrobić formę, taką jak miał kiedyś, jak jeździł na zawody. Dlatego jeżeli byście chcieli zobaczyć zarówno moją przemianę, jak i Pawła, zachęćcie go tym w jakiś sposób. Ja też go postaram się dzisiaj wieczorem po nagrywce zachęcić swoimi metodami. Kurwa na wódkę idziemy, człowieku. No, także słuchajcie, do następnego odcinka. Tak? Żegnamy się? No chyba tak, już pora, bo długo wyszło, nie, panie kamerzysta? Dobra, to dość gadania o głupotach, bo jest sobota wieczór, bo nagrywałem to w sobotę wieczór. A jak wiecie, w sobotę wieczór jest dużo innych rzeczy ciekawych do robienia. Także pa, pa. Trzymajcie się, do następnego.